Wydaje się, że najsłabszym punktem polityki sportowej gmin jest ich dostosowanie, a właściwie brak dostosowania do realnych potrzeb mieszkańców. Przeważnie jest tak, z naszych doświadczeń z zeszłych lat wynika, że gminom samym się wydaje, że wiedzą, na co powinny przeznaczać pieniądze na sport, na jakie dyscypliny, ponieważ tak jest od wielu lat. Władze lokalne powinny pytać na bieżąco mieszkańców, jakie są ich potrzeby, jakie dyscypliny chcieliby uprawiać, ponieważ to zależy i od wieku, od płci, od zainteresowań. I do tego władze powinny się przystosowywać. I właśnie temu zagadnieniu chcielibyśmy się przyjrzeć w ramach tegorocznej, drugiej już edycji obywatelskiego monitoringu sportu. Serdecznie zapraszamy. Każdy, kto przystąpi do monitoringu, uzyska wiedzę na temat polityki sportowej, dowie się, co wchodzi w skład takiej polityki, jakie są podejmowane decyzje i mając taką wiedzę, będzie można ocenić, jak te przepisy są wprowadzane w życie i czy są one korzystne dla mieszkańców, czy nie. Z drugiej strony też każda osoba biorąca udział w monitoringu dowie się, jakie ma metody wpływania na politykę sportową gminy. Nazywam się Agnieszka Zdanowicz, jestem opiekunką obywatelskiego monitoringu sportu i serdecznie zapraszam do przyłączenia się do naszego działania. Co w sporcie piszczy?